W latach 1918-1919 doszło do wielkiej pandemii grypy, potocznie zwanej Hiszpanką. W jej wyniku na świecie zginęło, według różnych szacunków, od 50 do 100 milionów ludzi, czyli znacznie więcej niż na frontach właśnie zakończonej I wojny światowej. Jak do tego doszło? Ja jestem Barski, a wy oglądacie kanał Jak To. Wyróżniamy trzy typy wirusów grypy: A, B oraz C. Wirus, o którym mówimy, to typ A, a mianowicie odmiana H1N1. Swoją drogą, ten podtyp był odpowiedzialny za pandemię świńskiej grypy w latach 2009-2010. Śmiertelność wynosiła od 5 do 10%. Zatem skąd tak ogromne straty? Hiszpanka miała ogromny zasięg. Zachorowało na nią około 1/3 populacji na świecie, co daje 500 milionów zarażonych ludzi. To tak, jakby dzisiaj na Hiszpankę zachorowała cała Unia Europejska, a umarli wszyscy mieszkańcy naszego kraju. Olbrzymi zasięg był spowodowany niedostatecznym rozwojem medycyny. Penicylina została odkryta dopiero 10 lat później przez Aleksandra Fleminga. Wykrycie patogenu odpowiedzialnego za Hiszpankę zajęło aż 12 lat. Poza tym, po wojnie ludzie byli wykończeni fizycznie, psychicznie oraz byli niedożywieni. Choroba atakowała układ oddechowy i powodowała, często śmiertelne, zapalenie płuc. Jak podaje Andrzej Chwalba w książce Samobójstwo Europy – Wielka Wojna 1914-1918, w Indiach pisano, że rzeki były pełne trupów i nie starczało drewna, by kremować ciała. W Stanach Zjednoczonych zaś kostnice były pełne trupów, które kładziono jedne na drugich, a grabarze pracowali całymi dniami i nocami. Kim był pacjent zero? Był to wojskowy kucharz. 11 marca 1918 roku w stanie Kansas Albert Martin Gitchell zgłasza się do szpitala wojskowego z silnym bólem gardła, dreszczami oraz gorączką. W ciągu 2 dni ponad 500 osób w obozie wojskowym wykazywało objawy choroby. Zaraza od tej chwili zaczęła się rozprzestrzeniać w geometrycznym tempie. To był początek pierwszej fali Hiszpanki, która charakteryzowała się dużą zakaźnością, ale stosunkowo łagodnym przebiegiem. Druga fala miała miejsce od sierpnia tego samego roku. Wykazywała się dużą śmiertelnością, zaś do Europy sprowadzili ją amerykańscy żołnierze. Na przełomie 1918 i 1919 świat nawiedziła ostatnia, trzecia fala Hiszpanki. Na Hiszpankę umierały, o dziwo, głównie osoby w młodym oraz w średnim wieku, a mianowicie od 20 do 49 roku życia. Było to związane z silną reakcją prawidłowo działającego układu odpornościowego, który powodował burzę cytokin, niszczącą płuca. Skąd nazwa choroby? Hiszpania nie uczestniczyła w I wojnie światowej i nie musiała, w celach propagandowych, cenzurować statystyk związanych z grypą. To sprawiało wrażenie, jakby w Hiszpanii było stosunkowo bardzo dużo zachorowań, stąd nazwa zarazy. Jednak, zgodnie z pochodzeniem, choroba powinna się nazywać Amerykanka. Co ciekawe, w Rosji nazywano ją chorobą chińską, zaś w Polsce chorobą bolszewicką bądź ukraińską. Wśród popularnych osób tamtych czasów chorzy na grypę byli m.in. Walt Disney, król Hiszpanii Alfons XIII, Franklin Roosevelt czy Woodrow Wilson. Udało im się jednak zwalczyć chorobę. Pandemia koronawirusa zwiększa zainteresowanie poprzednimi zarazami, ale należy pamiętać, że dzisiaj mamy nieporównywalnie większą świadomość o patogenach oraz bardziej rozwiniętą medycynę niż 100 lat temu. Ja jestem Barski, a wy jesteście na kanale Jak To. Jeżeli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Do usłyszenia.